Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Bóg nieskończonego majestatu. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 7 sierpnia 1985 roku. Wierzymy, że ten jedyny Bóg jest absolutnie jeden, tak w swej najświętszej istocie, jak i we wszystkich swych doskonałościach. W swojej wszechmocy, w swej nieskończonej mądrości, w swojej opatrzności, w swej woli i miłości. Jest On tym, który jest, jak to sam objawił Mojżeszowi, jest miłością, jak pouczył nas Jan Apostoł. Dwa te imiona, byt i miłość, wyrażają w sposób niewypowiedzialny tę samą boską prawdę o tym, który okazał się nam i który, mieszkając w nieprzystępnej światłości, jest sam w sobie ponad wszelkimi rzeczami oraz wszelkim stworzonym umysłem. Słowa te wypowiedział papież Paweł VI na 1900. rocznicę męczeńskiej śmierci świętych apostołów Piotra i Pawła 30 czerwca 1968 roku. Wypowiedział je w ramach wyznania wiary, które zwykło się określać jako Credo Populi Dei. Słowa przytoczone zawierają w sposób bardziej rozwinięty niż starożytne symbole wiary, a równocześnie zwięzły i syntetyczny tę prawdę o Bogu, którą na początku symbolu wyznaje Kościół. Wierzę w Boga. Jest to Bóg, który objawił siebie samego, Bóg naszej wiary. Imię Jego jestem, który jestem, wypowiedziane do Mojżesza z głębi krzaka gorejącego u stóp góry Choreb, rozbrzmiewa we współczesnym symbolu wiary. Paweł VI łączy to imię Esse z imieniem Amor. Te dwa imiona najistotniej wyrażają prawdę o Bogu. Do nich przede wszystkim winniśmy się odwoływać, szukając odpowiedzi na pytanie, kto to jest Bóg, pytając o istotę Boga. Paweł VI odwołuje się do imienia Boga z Księgi Wyjścia. Jestem, który jestem. I stosownie do wielowiekowej tradycji doktrynalnej i teologicznej, widzi w nim objawienie Boga jako esse, jako samoistne istnienie, co wedle świętego Tomasza z Akwinu jest określeniem istoty Boga w języku filozofii bytu, ontologii lub metafizyki. Należy dodać, że ściśle lingwistyczna interpretacja słów jestem, który jestem, wskazuje również na inne możliwe wykładnie, do których powrócimy jeszcze później. Słowa Pawła VI dostatecznie potwierdzają, że Kościół odpowiada na pytanie, kim jest Bóg, wychodząc od bytu, esse, jak o tym świadczy wielowiekowa tradycja teologii i patrystyki. Trudno byłoby w inny sposób sformułować przekonywującą i zrozumiałą odpowiedź. Słowa, którym Bóg w objawieniu wyraża siebie samego w terminologii bytu, wskazują na sferę szczególnego zbliżenia pomiędzy językiem objawienia a językiem ludzkiego poznania rzeczywistości. Tego poznania, które już w starożytności określano mianem filozofii pierwszej. Język tej filozofii pozwala przybliżyć się do imienia Boga jako esse. Równocześnie, jak świadczy jeden z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli szkoły tomistycznej w naszych czasach, powołując się na samego Tomasza z Akwinu, w języku tym potrafimy to objawione imię, które wyraża istotę Boga, co najwyżej odsylabizować. Język ludzki bowiem nie wystarcza do wyrażenia tego, kim jest Bóg, w sposób właściwy i współmierny. Nasze idee i nasze słowa odnoszące się do Boga pozwalają raczej wyrazić to, czym On nie jest, aniżeli to, czym jest. Jestem, który jestem. Bóg, który w takich słowach odpowiada Mojżeszowi, jest zarazem stworzycielem nieba i ziemi.
Uprzedzając to wszystko, co na temat objawionej prawdy o stworzeniu zostanie powiedziane w późniejszych katechezach, wypada już teraz stwierdzić, że wedle powszechnej wykładni wyraz stworzenie oznacza powołanie do istnienia z nieistnienia, czyli z nicości. Być stworzonym to znaczy nie posiadać w sobie samym źródła istnienia, racji istnienia, ale mieć je od innego. Wyraża to zwięźle łaciński termin ens ab alio, ten, który stwarza, stwórca. Posiada natomiast istnienie w sobie i z siebie. Ens a se. Istnienie należy do jego istoty. Istotą jego jest istnieć. Jest on istnieniem samoistnym. Esse subsistens. Dlatego właśnie nie może nie istnieć, jest bytem koniecznym. W języku filozofii odpowiada temu też wyraz absolut. W przeciwieństwie do Boga, który jest bytem koniecznym, byty, które mają istnienie od Niego, czyli stworzenia, mogą nie istnieć. Istnienie nie stanowi ich istoty. Są to byty przygodne. Te rozważania związane z objawioną prawdą o stworzeniu świata pomagają w zrozumieniu Boga jako esse. Pozwalają one również na związanie tego esse z odpowiedzią, jaką usłyszał Mojżesz na pytanie o imię Boga: Jestem, który jestem. W świetle tychże rozważań nabierają też pełnej przejrzystości owe przejmujące słowa, które usłyszała święta Katarzyna ze Sieny: Ty jesteś tym, co nie jest. Ja jestem ten, który jest. Oto istota Boga, imię Boga, odczytane z samej głębi wiary natchnionej Jego samoobjawieniem. Odczytane zarazem w zwierciadle dogłębnej prawdy o stworzeniu. Wypadałoby owo jestem i jest w odniesieniu do Boga pisać z wielkiej litery, rezerwując małą dla stworzeń. Byłby to również jakiś znak prawidłowego myślenia o Bogu w kategoriach esse. Jako ipsum esse subsistens, jako absolutna pełnia istnienia, a zatem wszelkiej doskonałości, Bóg jest całkowicie transcendentny wobec świata. Istotą swoją, swoim bóstwem, przekracza i przerasta nieskończenie wszystko to, co stworzone i każde ze stworzeń z osobna, choćby najdoskonalsze, i zarazem całokształt stworzenia, byty widzialne i niewidzialne. Jest też całkowicie nieporównywalny w stosunku do stworzeń. Jest całkiem inny. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że Bóg naszej wiary, ten, który jest, jest Bogiem nieskończonego majestatu. Ten majestat jest chwałą Bożego istnienia, a zarazem chwałą Bożego imienia, jak temu dają wyraz rozliczne teksty Pisma Świętego. O Jahwe, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Boś Ty jest wielki i działasz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Nikogo nie można porównać do Ciebie. Przed Bogiem nieskończonego majestatu wypada nam tylko przyklęknąć z pokorą i radosnym uwielbieniem, powtarzając słowa liturgii z hymnu Te Deum. Pleni sunt celi et terra, majestatis glorie Tue. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem i mense majestatis. Pełne niebo z kręgiem ziemi majestatu Twojej sławy. Ciebie, poprzez okrąg ziemi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. To są pierwsze słowa składu apostolskiego, wokół których się koncentrują nasze obecne katechezy. Kto to jest Bóg? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź w Piśmie Świętym, przede wszystkim w słowach, które z krzaku gorącego skierował niewidzialny Bóg do Mojżesza. Ja jestem ten, który jestem. Bóg jest tym, który jest, w odróżnieniu od wszystkich stworzeń, które są tylko dzięki Niemu, za Jego sprawą. On jest przez siebie, ma w sobie absolutną pełnię istnienia. Nie może nie być, mówimy w języku filozoficznym, jest absolutem, bytem koniecznym, podczas gdy wszystko, co stworzone, jest bytem przygodnym,
przemija. Ale oprócz tej odpowiedzi ze Starego Testamentu, która stanowi podstawę myślenia o Bogu dla całych pokoleń ojców, teologów, aż po nasze czasy, jest jeszcze druga: Bóg jest miłość. Tę odpowiedź znajdujemy w Nowym Testamencie, w pierwszym liście świętego Jana. Bóg jest miłość. I w tych dwóch pojęciach, samoistne istnienie i miłość, wyczerpuje się to, co my, ludzie, możemy powiedzieć o Bogu. Jest to bardzo dużo i równocześnie bardzo mało. Zdajemy sobie sprawę, że nasz język ludzki, nasze pojęcia ludzkie są niewystarczające do tego, ażeby wyrazić rzeczywistość Boga. Jeżeli wyrażamy tę rzeczywistość, to tylko w sposób analogiczny, pośredni. Powiedziano wielokrotnie, że więcej możemy powiedzieć o Bogu, kim nie jest, niż kim jest. To, kim jest, pozostaje niezgłębioną dla umysłu stworzonego tajemnicą. Ta prawda o Bogu znajduje swój wyraz w całym Piśmie Świętym, a także w całej chrześcijańskiej duchowości i pobożności. Gdybyśmy sięgnęli do naszych polskich pieśni, znaleźlibyśmy wiele takich, które mówią o Bogu nieskończonego majestatu. Jest Bogiem nieskończonego majestatu, gdyż nieskończenie przewyższa, przerasta wszystko to, co stworzone, wszystko, co pojmowalne dla ludzkiego rozumu. Starajmy się z tym niepojętym Bogiem obcować, ponieważ będąc tak transcendentnym i niepojętym dla człowieka, jest równocześnie bliski. Święty Augustyn powiedział o nim, że jest bliższy każdemu z nas, niż każdy z nas sobie samemu. Wszystkich pielgrzymów serdecznie pozdrawiam. Równocześnie dziękuję wszystkim pielgrzymkom, które w tej chwili udają się na Jasną Górę, za pamięć w modlitwie i przesyłam serdeczne błogosławieństwo, prosząc zarazem o ich modlitwę w czasie najbliższych tygodni, kiedy wypadnie mi udać się na kontynent afrykański, na najbliższą podróż duszpasterską związaną z Kongresem Eucharystycznym w Nairobi. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim et ne nos induca in tentationem sed libera nos a malum.